Jak zwykle ciekawe zapytanie, o prawko bezterminowe i przy istniejącej wadzie wzroku pod tytułem astygmatyzm. Witam, mam 23 lata. No tutaj podam swoje, e, sw swoją wadę wzroku, oko prawe sfera 0, cylinder plus 1,75, oko lewe sfera plus 0,75, cylinder plus 2,5 oś75. Wada ta od dobrych kilku lat nie uległa zmianie, jeżdżę na wizyty kontrolne do okulisty co roku od dobrych 16 lat, brawo. I dostałem prawo jazdy na 5 lat, dokładnie na 4,5 roku. Za niedługo przypada wymiana i stąd moje pytanie. Czy mam szansę na prawo jazdy bezterminowe? Dobre pytanie. I odpowiem trochę filozoficznie. No niestety to lekarz uprawniony do badań kierowców decyduje i w tym przypadku ma podstawę zarówno dać terminowe prawo jazdy, jak i, jak mu się zechce, dać bezterminowe. Zdecydowanie pomocna byłaby tutaj lekarza okulisty prowadzącego o prognozie postępu tej wady, tego astygmatyzmu. Natomiast należy się liczyć jednak z tym faktem, że to lekarz uprawniony do badań kierowców decyduje, a nie okulista. Okulista jedynie daje konsultacje swoją, opinię, sugestie, a lekarz jak to mówią chłop swoje, baba swoje. Także na tym kończę. Zapraszam Cię do komentarzy tego filmiku, tego wideo na moim kanale Lekarz Medycyny Pracy. No. Jedno jestem pewien, że jeżeli się pójdzie z powrotem do tego samego lekarza, bardzo prawdopodobne, że da również na 5 lat, aczkolwiek nie jest to. To są tylko takie moje przypuszczenia. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Lekarz uprawniony do badań kierowców.